Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładniej z oceny nowych awatarów. Dlatego, że jak pewnie wiecie, już zostało to oficjalnie zapowiedziane. W ten piątek o godzinie 16 startuje nowy serwer międzynarodowy 58. No i będzie to serwer troszeczkę taki bardowy, dlatego że razem z tym serwerem wchodzi do gry nowa klasa postaci. No i z tej okazji twórcy stworzyli dla niektórych tam streamerów, youtuberów i tak dalej strony do głosowania na nowe awatary. I oczywiście standardowo, jak to ja, lubię tam sobie jakieś awatarki sprawdzać, oceniać, robić jakieś rankingi, pokazywać wam i tak dalej. No i dokładnie tym razem zrobimy to samo, dlatego że oprócz tego, że w ogóle lubię to robić i tak czy siak bym to zrobił, no to mamy tutaj również bardzo mocny polski akcent, bo swoje strony z awatarami dostali tacy twórcy jak Japczan, jak Pago, więc no to są naprawdę topowi polscy streamerzy i po prostu dzisiaj sobie sprawdzimy, jak zostali w tej gierce odwzorowani. Wiem, że takie odcinki chyba wam jakoś bardzo nie przypadają do gustu, szczerze mówiąc. Pamiętam, jak to było, gdy ja dostawałem swoją stronę właśnie przy okazji W57, robiłem bardzo podobny odcinek i nie zrobił on tam jakichś super wyników czy coś takiego, no ale mimo wszystko ja to lubię robić, kto tam chce to sobie obczai, bo wiem, że jest tam jakaś część osób, którą również jarają powiedzmy nowe awatarki, lubią sobie oglądać, więc po prostu zrobimy to. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, pamiętajcie o tym, jak pewnie słyszycie, jestem jeszcze troszkę przeziębiony, może to być, tak jak mówię, słychać, widać, no ale już powoli trzeba wracać do żywych, że tak powiem, bo ostatnie dwa dni, może nie ostatnie dwa dni, bardziej tam piątek, sobota, no to były dość ciężkie, ale już jest coraz lepiej, no ale jak to jeszcze słychać, to sorki. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i przede wszystkim piszcie komentarze standardowo, jakieś swoje rankingi, ja wam tu będę mówił, jak się dany twórca nazywa i zresztą to macie napisane w sumie na stronie tutaj i po prostu będziecie mogli dawać, tak jak mówię, jakieś rankingi, uzasadnienia, na przykład pierwszy twórca to jest Kaucher, nie wiem jak to się czyta, bo to węgierski twórca. No i możecie pisać, że na przykład pierwszy awatar powiedzmy na pierwszym miejscu, drugi na trzecim, trzeci na drugim, czy coś takiego. Jakieś tam swoje uzasadnienie dlaczego i tak dalej. Chętnie to sobie poczytam, chętnie tam ewentualnie z wami podyskutuję, chociaż no to są wiadomo, awatary to są gusta, na gustach się nie dyskutuje, ale mówię, swoje rankingi oczywiście możecie tworzyć, który najlepszy, który top 2, który top 3 i tak dalej. Zaczynamy, żeby tutaj nie przedłużać, bo i tak troszkę mi zeszło. Pierwszy twórca, pierwszy streamer, o ile się nie mylę, węgierski Kaucher, jak widzicie, dostał takie trzy awatary. Pierwszy od lewej to jest bodajże człowiek, tutaj w środku mamy mrocznego elfa i mamy po prawej stronie orka. I szczerze mówiąc, ze wszystkich awatarów, które dzisiaj jakby będą na tym odcinku, że tak powiem, te awatary u niego mi się najbardziej podobają, dlatego że są dość proste, nie są jakieś tam, jak sami widzicie, wymyślne, powiedzmy, że tam mają jakieś detale, jakieś szczegóły i tak dalej, i tak dalej. No ale są bardzo, bardzo fajne i tak jak ten po lewej stronie wrzuciłbym go na miejsce trzecie, tak tutaj środkowy i ten po prawo, zwłaszcza ten po prawo, moim zdaniem wyglądają świetnie, więc od razu powiem wam, że tak, po lewej stronie dałbym top 3, tutaj ten środkowy dałbym top 2, no i ten po prawej stronie będzie top 1 i na niego sobie zagłosuję, no ale ten mroczny elf również bardzo, bardzo mi się podoba. Zwróćcie uwagę, że w ogóle ja tutaj też biorę troszeczkę przez pryzmat tego, jak to będzie w gierce wyglądać. No i zwróćcie uwagę, że ten ork nie dość, że wygląda fajnie, bo po prostu fajnie tutaj ten ziomeczek został odwzorowany, no to oprócz tego fajnie to wygląda, nie? W sensie to jest tak symetrycznie, jest ten ork po środku i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem w gierce będzie naprawdę to świetnie wyglądać, bardzo mi się ten ork podoba. No i po prostu na niego sobie tutaj zagłosujemy. No ale mówię, ten mroczny elf, z racji tego, że ja uwielbiam mrocznych elfów i te awatary właśnie niebieskie, też bardzo, bardzo tutaj ładny według mnie, no ale mówię, ten ork chyba w ogóle top 1 ze wszystkich awatarków dzisiaj, no ale dobra, lecimy dalej. Drugą osobą jest Julie Versal, to jest streamerka w ogóle niemiecka, jak się nie mylę. Mamy tutaj, jak widzicie, damski awatar, damskie awatary, czyli po prostu płeć piękną, no i to się często nie zdarza, nie? W sensie zwróćcie uwagę, mi teraz tak na szybko przychodzą do głowy, oprócz tego to chyba dwie osoby, które mają właśnie w Shakesie dwie kobiety, po prostu dwie dziewczyny, które mają swoje awatary, więc głównie tutaj awatary są u mężczyzn, że tak powiem, no ale właśnie tak te awatarki wyglądają. No i po lewej stronie mamy bodajże elfa, jak się nie mylę, tutaj mamy po środku mrocznego elfa, no i po prawej stronie jest demon. No i teraz tak, powiem wam, że ciężka ocena według mnie, w sensie nie mam jakiegoś awatara tutaj z tej trójki, który mi się jakoś ultra podoba, nie mam też takiego, który mi się jakoś bardzo nie podoba, więc tutaj wszystkie mniej więcej postawiłbym na równi.
Natomiast tak, chyba ten demon, tak mi się wydaje, chyba tego demona damy na top 1 i chyba na niego sobie w ogóle zagłosuję, bo on jest taki spoko, nie? W sensie fajnie ten demon obserwowany, do mnie też dotarło później, jeżeli chodzi o te moje awatary, że na przykład mój demon nie ma rogów, nie mam pojęcia dlaczego, to dopiero potem, tak wiecie, obczaiłem, no ale dziwna sprawa, nie? W sensie, że każdy demon ma rogi, zresztą zaraz przejdziemy dalej, to zobaczycie to, że tam inni jak dostali demona, to też właśnie z rogami, no a mój nie miał, nie wiem czemu, no ale u mnie te awatary, no to sami wiemy jak wyglądają, no ale dobra, tego bym dał na top 1, mroczny elf chyba top 2, tak mi się wydaje, no i tutaj ten elf taki zwykły na top 3, raczej taki swój ranking bym tutaj zastosował, więc na tego sobie zagłosujemy oczywiście, no i co, myślę, że możemy powolutku lecieć dalej, jeszcze tu w ogóle wspomnę, powinienem to powiedzieć na początku, ale zapomniałem, że nie wiem czy to są na pewno wszystkie strony jakie w ogóle powstały, troszeczkę kopałem, bo one są aktywne od piątku, troszkę kopałem, troszkę tam wiecie szukałem i tak dalej, no i mimo wszystko nie znalazłem takiej oficjalnej listy ile faktycznie tych stron powstało, ale wydaje mi się, że wszystkie jakie chciałem to znalazłem i po prostu wam dzisiaj pokażę, jak nie to może tam jakoś przy okazji czy coś takiego, no zobaczymy, nieważne, w każdym razie dobra, lecimy dalej. Trzecim streamerem jest streamer węgierski po raz kolejny, w ogóle zauważyłem, że jest trochę węgierskich streamerów, trochę polskich, niemiecki chyba tylko jeden, więc tutaj można powiedzieć serwer 58 przejęli Polacy i Węgrzy, że tak powiem, jeżeli chodzi o tutaj twórców internetowych. No i tak, jeżeli chodzi o właśnie tego Alexa, bo on się nazywa Alex, tak jak mówię, streamer węgierski, to tu mamy jakąś inspirację, że tak powiem, Zebo, dlatego że Zebo również nie ma swojej twarzy, nie pokazuje jej, nie chciał, żeby go rysowali właśnie, w sensie no na podstawie jego twarzy, tylko po prostu na podstawie zebry, no a tutaj mamy jakąś kaczkę. No i tak, tak jak Zebo ma świetne te awatary, tu od razu muszę powiedzieć, że ta zebra jest naprawdę świetnie odwzorowana, bardzo to ładnie wygląda. Tak ta kaczka, no kurczę, taka śmieszna, nie? Tutaj w ogóle strasznie jakby jakaś na sterydach była, taka potężna, nie? Kaczka. Tu jest w ogóle oczywiście demon, no i po raz kolejny ma rogi, to już myślę, że nie muszę dodawać. Tu mamy demona, tutaj mamy mrocznego elfa. No i po lewej stronie mamy chyba chyba po prostu zwykłą kaczkę, nie? Czyli powiedzmy, że rasa człowiek, że tak powiem, tak mi się wydaje. No ale właśnie, jakbyśmy tu zagłosowali? Więc tak, myślę, że top 3 weźmiemy tą zwykłą kaczkę, no bo ona się jakoś bardzo nie wyróżnia, nie jest, wiecie, jakimś tam powiedzmy, no nie robi jakiegoś wrażenia, nie? No bo jednak jak już mamy taki awatar, no to fajnie, że można tą rasę wybrać i ta rasa jakoś tam dodaje uroku tej klasie, nie? Tutaj czy demon właśnie, czy mroczny elf, no a tu mamy po prostu zwykłą kaczkę, więc chyba ją był dał na top 3, według mnie top 2 chyba ten demon z racji tego, że po prostu taki jest no potężny, nie, strasznie, w sensie on fajnie wygląda, ale tutaj dziwnie ta szyja będzie wyglądać na właśnie wydaje mi się, że w grze i dużo, zauważyłem, że dużo awatarów ma ostatnio ten problem, że gdzieś po prostu ta głowa jest wszystko fajnie zrobione, a tutaj nagle takie coś grubego, wielkiego, nie wiem z jakiego powodu, ale to wam zaraz pokażę, bo inni też tak mają, no ale właśnie, wydaje mi się, że demon chyba top 2 z racji tego, że taki jest tu dokokrzony, no i na top 1 dałbym po prostu tą kaczuszkę mrocznego elfa. Ona wydaje mi się, że będzie najładniejsza, więc na nią głosujemy, klik, no i dobra, i lecimy dalej. Teraz mamy twórcę czwartego. Czwartym twórcą jest dobrze nam znany Sombej. Sombej w ogóle świetna osoba, mam z nim kontakt prywatnie i naprawdę go lubię, jest w porządku. No i Sombej po raz kolejny dostał swoją stronę z awatarami, jak widzicie. Tylko od razu na pierwszy rzut oka mogę wam powiedzieć, że to zresztą on mi napisał też prywatnie, jakby jesteśmy podobnego zdania, że chyba dostaliśmy najbrzydsze awatary. Sombej, ten obecny awatar, który ma teraz, jest moim zdaniem jest bardzo ładny, bardzo fajnie mu to zrobili i tak dalej. Natomiast te trzy nowe, no są, nie wyglądają nawet do końca jak on, szczerze mówiąc. Zresztą, no jak tam ktoś kojarzy, jak on wygląda, czy tam śledzi jakiś jego kanał, czy coś, no to wie o czym mówię. No ale właśnie, no takie awatarki dostał. No i teraz tak, po lewej stronie mamy chyba człowieka. W ogóle zamysł Sombeja był taki, żeby połączyć jego wygląd z Gigachadem, czyli wiadomo, z tą emotką z Twitcha i tak dalej. No i lewa strona, lewy awatar chyba najbardziej to odwzorował. Tu jeszcze z tego, co mi pisał, to chciał mieć
w tle taką siekierę jakby, żeby to też troszeczkę z Minecraftem połączyć, bo jego kanał z tego co wiem się głównie opiera na Minecrafcie, więc jakby no wiecie, takie połączenie i tak dalej. No ale właśnie szczerze mówiąc wyszło to moim zdaniem i chyba jego też, tak jak mówię, z tego co mi pisał, dość słabo, no ale mimo wszystko z tego co wiem chciał, żeby najbardziej głosować tutaj na jego lewy awatar. Sombe jest w ogóle z Węgier, bo chyba nie powiedziałem, nie wiem, no ale mówię, najbardziej chciał, żeby głosować na ten jego awatar po lewej stronie. Ten mu się najbardziej spodoba, no i tak też zrobimy. No ale właśnie, demon taki sobie, w sensie nie są złe te awatary, ale mówię, w ogóle niepodobne do Sombeya, takie po prostu basicowe, więc jakby no demona chyba bym dał na drugim miejscu, z racji tego, że to jest po prostu demon i jakoś tam się wyróżnia. No i tutaj tego elfa dałbym na trzecim miejscu, bo też jest taki po prostu zwyczajny. Normalnie bym chyba zagłosował tak, że demona w ogóle bym dał na pierwszym, tego na drugim i tego na trzecim, no ale z racji tego, że Sombej sam prosił, żeby głosować na tego po lewej stronie, bo ten mu się najbardziej podoba, chociaż on i tak sobie może potem przecież powiedzmy na innych serwerach wybrać taki jaki chce, no ale dobra, zagłosujemy na tego po lewej stronie tak jak Sombej prosił, no ale mówię, według mnie chyba dałbym po prostu demona na pierwszym miejscu, tego na drugim i tego na trzecim, ale dobra, skoro Sombej prosił, Sombej ja tam powiedzmy znam, to niech będzie. Lecimy dalej, no i teraz zaczynamy pierwszego z dwóch polskich twórców. Mamy Pago, jak widzicie, no i Pago tak. W ogóle Ork, moim zdaniem Ork totalny top 1, tylko tu jest znowu to samo. Zobaczcie jak ta szyja wygląda. No tutaj do tego miejsca, wy widzicie myszkę, widzicie. Do tego miejsca wygląda to jeszcze w miarę ok, dlatego że wiecie, no to widać, że jest taki Ork po prostu potężny, taki napakowany i tak dalej, no ale potem to tak jakoś dziwnie się rozjeżdża, nie? W sensie tutaj ma takie plecy szerokie, tutaj jakby, no nie wiem, no dziwnie po prostu, takie jakiś ten dół tych awatarów, co niektórych jest po prostu dziwnie stworzony, tak samo tutaj, zobaczcie, tutaj mamy głowę i tak dalej, no a tu takie coś dziwne, nie wiem, dlaczego tak to jest rysowane, no ale to już nieistotne, w każdym razie, no ten ork naprawdę wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie w gierce będzie wyglądać, fajnie tutaj go odwzorowali, taki lekko zły, no ładny, po prostu mi się podoba, więc tu zdecydowanie orka dałbym na top 1, na top 2 dałbym tutaj po lewej stronie, to jest chyba człowiek w ogóle swoją drogą i taki nie ma jakichś wodotrysków ani nic, jest tak zwyczajnie odwzorowany, ale moim zdaniem po prostu ładny, więc jego dałbym na miejscu drugim, no i na miejscu trzecim dałbym tego gnoma, bo to jest w ogóle gnom, no on taki jest, no ja w ogóle gnomów jako rasy generalnie na awatarach nie lubię, więc powiedzmy, że zostawiłbym po prostu to w taki sposób, także no mówię, jego na trzecim miejscu, także głosujemy na tego, cyk, no i jak najbardziej ok, myślę, że takie zestawienie, takie powiedzmy, taki ranking mi odpowiada, ale mówię, ten ork mi się bardzo podoba, ostatnio mam gdzieś jakąś fazę na tych orków, że bardzo, bardzo zaczynają mi się podobać, nie? Tak samo ten pierwszy twórca z Węgier, teraz mamy Pago z Polski i również ork bardzo ładny. No i dobra, lecimy dalej, ostatni już twórca w tym odcinku, jeszcze się upewnię, tak, dokładnie. Ostatnim twórcą jest Japczan, jak widzicie, no i Japczan dostał trzy awatary również. Po lewej stronie jest to oczywiście ork, środkowy to jest bodajże gnom. Tutaj tak dokładnie nie widać, bo ma te ręce tak jakby złożone, no ale widać, że te uszy chyba takie większe, więc wydaje mi się, że to jest po prostu gnom. No i po prawej stronie mamy... kurde, jak on się nazywa? Chyba Gremlin? Nie, czekajcie, muszę odpalić Shakesa i wam powiedzieć, bo nie pamiętam. Ja w ogóle nie używam tej rasy i dlatego zapominam. Goblin, o dobra, Goblin, nie Gremlin. Okej, teraz mi się przypomniało. No ale w każdym razie, jak widzimy, mamy takie trzy awatarki u Japczana. No i po raz kolejny, moim zdaniem ork chyba top 1. Fajnie to wygląda, w sensie dziwnie mu tak trochę włosy zrobili, ale tutaj Japczan ma brodę i tak dalej, więc generalnie no mi się podoba, no ale zobaczcie, tu jest znowu to samo. Patrzcie, jaką on ma tą szyję, jakąś taką, chociaż tutaj to bardziej wygląda jak jakiś płaszcz, nie? No ale płaszcz zielony to raczej nie jest płaszcz, chociaż jakby zrobił innym kolorem artysta to by faktycznie wyglądało jakby ten ork był w takim płaszczu, nie? W takim i był taki wielki. No a tutaj to wygląda jakby on miał taką skórę, mięśnie, nie wiem. No dziwna sprawa bardzo, jak ten dół właśnie wygląda. No ale mówię, ork tak czy inaczej mi się najbardziej podoba, fajnie to wszystko zostało odwzorowane. Na drugim miejscu dałbym tego goblina. Goblin sympatyczny, nie? W sensie to też będzie fajnie w grze wyglądać. Spoko, uśmiech, taki chudziutki, trochę nie pasuje do Japczana, wiadomo.
Ale jednak mimo wszystko ten goblin mi się tutaj podoba i jego dałbym chyba na drugim miejscu. No i na trzecim tego gnoma znowu. Gnom mi się raczej nie podoba, zresztą tutaj to zdjęcie chyba jakieś niefortunne zostało. W sensie ma to swój urok, to zdjęcie, ja nawet chyba kojarzę, które to jest u Jabczana, bo tam powiedzmy śledzę delikatnie. Ale mimo wszystko no nie za bardzo to wygląda, jeżeli chodzi po prostu o to, jak będzie się to prezentować w grze moim zdaniem. Za dużo mu tu twarzy zasłonili i tak dalej, ale no ma to swój urok, trzeba przyznać, że niektórym się może podobać. Więc dobra, głosujemy na tego orka, tak jak mówię, cyk, no i powtarzam, top 1 ork, top 2 goblin, no i top 3 tutaj ten awatarek na środku. I tyle, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem przekonany, możecie tam podsyłać, jak coś jeszcze znaleźliście, ale wątpię, no raczej tam gadałem z Sombejem i tak dalej, chyba to są wszystkie awatarki, jakie w ogóle powstały, jakie chciałem po prostu pokazywać tutaj, więc myślę, że na tym poprzestaniemy. I tak naprawdę tyle. Zachęcam jeszcze raz do pisania komentarzy, do tworzenia swoich rankingów w komentarzach, chętnie sobie poczytam. Oprócz tego możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, zjeżdżajcie w dół, w tym momencie klikajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba taki odcineczek luźniejszy z racji tego, że tak jak mówię, jeszcze trochę jestem przeziębiony, trochę to słychać, to nie chciałem tam jakiegoś nie wiadomo czego nagrywać, więc taki odcineczek luźniejszy, mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!